Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym w tym gmachu historycznym Twitapie, spotkaniu pani premier, ministrów rządu z liderami opinii, z dziennikarzami, z internetowymi liderami opinii. Szanowni Państwo, w kwestii organizacyjnych nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało dwie części. Pierwsza część, część oficjalna, którą za chwilę rozpoczniemy. Druga część, część nieoficjalna, jak to mówią dziennikarze, na ofie. Pani premier, ministrowie będą do Państwa dyspozycji i mam nadzieję, że bardzo miło dzisiaj spędzimy tutaj czas. Szanowni Państwo, komunikacja internetowa, także taka komunikacja, jaką na co dzień Państwo się posługują, jest bardzo ważna dla rządu, dla pani premier. Zanim będzie wśród nas pani premier, poproszę o zabranie głosu najpierw panią minister cyfryzacji, panią Annę Streżyńską. Witam Państwa serdecznie. To chyba tak symbolicznie, ponieważ zajmuję się rynkiem cyfrowym, internetem całe życie właściwie zawodowe, 20 lat, a teraz przyszło mi pełnić tę funkcję zaszczytną w gronie rządu. Proszę Państwa, to sprawy, które chcę podkreślić, bardzo ważne dla rządu, bardzo ważne dla naszej całej drużyny, bo to sprawy, które będą decydowały o naszej przyszłości. Niektórzy z Państwa znają mnie z Twittera i Facebooka. Jestem tam obecna, zawsze można sprzedać mi dobre pomysły, w szczególności dotyczące mojej działki i mojej dziedziny. To, co jest takimi pięcioma filarami, pięcioma nawet powiedziałabym tygrysami rozwoju cyfrowego, co rząd powierzył w moje ręce, żeby w tej krótkim odcinku czasowym, który jest dla nas przeznaczony, udało się zrealizować dla Państwa i dla naszych dzieci, dla naszych sąsiadów, dla naszych bliskich, to przede wszystkim powszechny dostęp do sieci, nie tylko do internetu, ale w ogóle do sieci wymiany informacji biznesowej, naukowej, szkolnej i rozrywkowej. E-usługi, czyli przyjazne państwo, komfortowe dla obywateli, które w łatwy sposób nas obsługuje, które nam zapewnia szybkie dostarczenie żądanych usług, czy to publicznych, czy administracyjnych. Kolejna sprawa to cyberbezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo naszych transakcji, bezpieczeństwo danych osobowych. Kolejna sprawa to e-kompetencje, czyli kompetencje cyfrowe, które potrzebne są zarówno młodym pokoleniom, żeby mogły konkurować z młodzieżą z innych krajów, żeby mogły się rozwijać, tworzyć coraz bardziej innowacyjną gospodarkę, ale także te kompetencje, które dotyczą nas, no niewątpliwie nie tubylców internetowych, tylko ludzi, którzy nabyli te doświadczenie internetowe z wiekiem, ale którzy wykorzystują je w pracy zawodowej i w normalnym życiu. I ostatnia sprawa to może taka mniej społeczna, ale chcemy, żeby nasze pieniądze były wydawane w sposób racjonalny i jednym z naszych tych pięciu tygrysów rozwoju, pięciu filarów jest również zwiększenie efektywności wydatkowania środków na usługi publiczne i na cyfryzację kraju. Cyfryzację pojmujemy jako taki mechanizm nie kupowania komputerów dla urzędów, czy dostarczania po prostu kabla, tylko mechanizm transformacyjny, który zmieni naszą rzeczywistość, który nam da nowe rozwojowe szanse. I jest to dla nas bardzo ważna sprawa i cały czas zachęcamy i podtrzymujemy kontakt ze społecznościami internetowymi. Przede wszystkim, jak Państwo zauważyliście, w momencie, kiedy powstają nowe idee internetowe, nowe idee związane z cyfryzacją, tak jak programowanie
w szkołach, które było ostatnio naszą zapowiedzią. Wiele innych inicjatyw, które podejmiemy w najbliższym czasie związanych z powszechnością internetu, ale również takich zjawisk niepokojących. Bardzo pozytywny odzew rządu na sygnały pochodzące ze środowiska internautów, z organizacji pozarządowych związanych ze zmianami w ustawie policyjnej i pozostałych ustawach związanych z zapisami, które zaniepokoiły środowisko, a dotyczyły kontroli treści w internecie, gdzie z przyjemnością możemy zapowiedzieć, że będziemy pracować nad modelem docelowym zgodnym w pełni z polskim i unijnym orzecznictwem i ustawodawstwem, ale już teraz udaje się nam ten projekt poprawiać. Mam nadzieję, że te 4 lata zmienią obraz Polski, jeśli chodzi o cyfryzację kraju i dostęp do powszechnych usług i sieci internetowych, telekomunikacyjnych, sieci wymiany danych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani minister. Zanim głos zajmie pani premier, zabierze, bardzo proszę, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pana Mateusza Morawieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się na początek chyba muszę przyznać do jakiejś kompletnej aberracji i kompromitacji chyba wręcz, bo kazali mi ubrać ten badż, no to ubrałem, ale na nim powinienem napisać swój adres twitterowy, czy jak on się w ogóle nazywa, no a ja nie mam takiego, więc nie wiem, czy przyjmiecie mnie tutaj do swojego w ogóle grona. Musicie mnie nauczyć dzisiaj, no bo w końcu pewnie prędzej czy później będę musiał. Tutaj moi koledzy, niektórzy już mają po 1000 tych jakichś tam wielbicieli i wielbicielek. Ja jeszcze nie mam żadnego, a chciałbym oczywiście. Szanowni Państwo, nie ma prostego algorytmu na nowoczesną gospodarkę. My chcemy na pewno bardzo mocny odcisk palca zostawić po sobie w postaci jak najbliższej współpracy biznesu i państwa. My nie widzimy tych dwóch wymiarów jako wobec siebie wrogie, różne. My uważamy, że jest pełna spójność i musi być pełna spójność pomiędzy tym, jak biznes płaci na państwo i wymaga od tego państwa, ale państwo powinno umożliwiać biznesowi i gospodarce, nowoczesnej gospodarce, jak najlepsze warunki do funkcjonowania. To trochę taki mit, że nowoczesność, innowacje rodzą się w garażu. To fajnie się tam czyta jakieś wspomnienia Steve'a Jobsa, ale tak na dobrą sprawę, jak się głęboko wejdzie w te sukcesy wysokoinnowacyjnych, wiedzochłonnych gospodarek, czyli tego, co chcemy stworzyć u nas w Polsce, to widać, że kluczem do sukcesu jest stworzenie odpowiedniego ekosystemu. Współpracy pomiędzy różnymi ministerstwami, ale przede wszystkim z biznesem i pomiędzy biznesem i państwem. Dzisiaj mieliśmy w tym budynku taką próbkę, w ogóle widzę, że pani premier otwiera Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na najróżniejsze spotkania i to jest coś, co też nas odróżnia. Mieliśmy spotkanie z panem ministrem Kowalczykiem, z ministrem Szałamachą, z 100-kilkudziesięcioma przedsiębiorcami i dyskutowaliśmy tam podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Szanowni Państwo, my jesteśmy w takim punkcie, gdzie potrzebujemy Waszej rady, gdzie tempo zmian w gospodarce i na świecie jest tak niesamowicie ogromne, że bez ciągłej wymiany informacji, bez komunikacji, bez tego, jak społeczeństwo jest challengerem, jest wymagającym członkiem tej samej drużyny, a rząd potrafi słuchać. Bez tego nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki. A my musimy troszeczkę, odziedziczywszy tą gospodarkę, nie taką najbardziej nowoczesną, trochę jak baron Münchhausen, musimy się wyciągnąć sami z tego, no nie powiem bagna, bo mnie tu potem ktoś zacytuje, chociaż to wszystko jest na ofie, jak powiedział pan minister, ale wyciągnąć z tych tarapatów, prawda, musimy się. No i będziemy na pewno to robić. Jesteśmy znakomitą, zgraną drużyną,
z dobrym podziałem ról, ale również ze znakomitą współpracą. Dzisiaj chcemy się jak najbardziej otworzyć na tą wymianę myśli, nowoczesność i w domu i zagrodzie, prawda, i na ten dialog z wami, bo wy czujecie, co tam najlepiej w trawie piszczy i chcielibyśmy wspólnie z wami budować nowoczesny ekosystem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest już wśród nas pani premier, także zapraszamy gospodarza dzisiejszego wydarzenia, panią premier Beatę Szydło. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dobrze Państwa zobaczyć w nowym roku. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w nowych okolicznościach, w nowej przestrzeni architektonicznej przede wszystkim. Drodzy Państwo, gościmy Was dzisiaj tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że chcemy kontynuować tę tradycję, którą rozpoczęliśmy już w kampanii wyborczej, komunikowania się poprzez nowoczesne media i w nowoczesny sposób. Chcemy, żeby tweetupy, żeby facebooki, żeby spotkania internetowe, internautów w różne sposoby były kontynuowane w tej chwili już nie tylko przez kandydatów w wyborach parlamentarnych, ale przez rząd. I jest to pierwszy światowy tweetup rządowy. I na pewno będziemy urządzać takich tweetupów jeszcze więcej. To jest dobra okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. Muszę też powiedzieć, że jak Państwo wiecie już, mamy w polskim rządzie ministra od, niektórzy mówią, tweetowania, a tak naprawdę od komunikacji społecznej, czyli internetowej, Pawła Szefernakera, który razem z zespołem wymyśla różne nowe techniki. Mamy wspaniałą drużynę medialną. Jest tutaj Ania Plakwicz, Piotr Matczuk, jest Paweł Majewski, który do nas też dołączył. Jest jeszcze wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy pracują na to, żebyśmy mieli jak najlepszą komunikację. Mogę powiedzieć tak, że w nowym roku, mam wrażenie, wychodzimy na prostą. I mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Drodzy Państwo, to jest ten pierwszy powód, dla którego dzisiaj tutaj Was zaprosiliśmy. A drugi powód to jest okres świąteczny, noworoczny, więc chcemy złożyć Wam również serdeczne życzenia, podziękować za współpracę w 2015 roku, życzyć sobie, żeby nasza współpraca w 2016 była jak najlepsza, życzyć Państwu wszystkiego dobrego, żeby ten 2016 rok spełnił Wasze oczekiwania i myślę, że przede wszystkim życzmy sobie dobrej współpracy i dobrego tweetowania również i wspaniałych tweetów, które będą rekordy na Twitterze osiągały. Drodzy Państwo, jak to jest zawsze w nowym roku i w okresie świątecznym, ludzie obdarowują się różnego rodzaju prezentami, dobrymi nowinami. Więc jakżeżbym mogła inaczej przyjść do Państwa z pustymi rękami? Ja i cały rząd, który tutaj, jak Państwo widzicie, wszyscy ministrowie, panie i panowie ministrowie, również w tym dzisiejszym spotkaniu biorą udział. Wielu z nich jest już aktywnymi uczestnikami życia twitterowego. Niektórzy się uczą, niektórzy dopiero dzisiaj założyli swoje twittery, ale obiecują, że tweetować będą. Są z nami również rzecznicy prasowi ministerstw, to są ludzie, którzy będą z Państwem na co dzień współpracowali. Chcemy, żeby ta współpraca była jak najlepsza i żebyście Państwo mogli zawsze uzyskać rzetelną, dobrą, szybką informację i będziemy się starali, żeby ta współpraca właśnie tak wyglądała. Więc jesteśmy tutaj i w związku z powyższym, że jest nowy rok, tak jak już mówiłam, trzeba się obdarowywać różnego rodzaju prezentami, dobrymi nowinami, więc ja również takie dobre nowiny zaraz Państwu ogłoszę. Nowina numer jeden. Podjęliśmy decyzję, że wprowadzamy nową jakość na konferencjach
premiera i ministrów, które będziemy organizować tutaj w KPRM-ie. Będzie to polegało na tym, że na każdej konferencji ostatnie pytanie, które będzie zadane, będzie pytaniem, które zostanie zadane na Twitterze. Zapraszamy na, mam nadzieję, patrzę na Pawła Szefernakera, czy nie pomylę, postaram się, hashtag zapytaj premiera. I na każdej, już od najbliższej konferencji, ostatnie pytanie jest pytaniem, które będzie zadawane właśnie wybranym tym pytaniem zadanym na Twitterze. I wreszcie informacja druga, proszę Państwa. Kiedy przychodziliśmy tutaj do KPRM-u, kiedy kompletowana była nasza drużyna, staraliśmy się to wszystko tak zorganizować, żeby zespół działał dobrze, sprawnie, obowiązków dużo i też trzeba było podejmować decyzje, które dzisiaj okazują się decyzjami bardzo dobrymi, ponieważ ten zespół jest rzeczywiście zgrany. Jesteśmy drużyną, która coraz lepiej się zna i poznaje. Co nie znaczy, że oczywiście nie popełniamy błędów, jak wszyscy ludzie, ale uczymy się i wyciągamy wnioski i myślę, że będziemy coraz lepsi. Słowa dotrzymujemy, ale też wtedy, kiedy przychodziliśmy tutaj do KPRM-u, ja poprosiłam moją przyjaciółkę Elę Witek, która jest tutaj gdzieś na sali, jest, żeby zgodziła się pełnić funkcję szefa mojego gabinetu, bo nie wyobrażałam sobie, że kto inny mógłby pełnić funkcję szefa mojego gabinetu, szefa gabinetu politycznego premiera Rzeczypospolitej, ale jednocześnie poprosiłam ją, żeby zgodziła się na jakiś czas być jeszcze rzecznikiem rządu. To jest funkcja, którą Elżbieta pełniła przed tworzeniem rządu. Po długiej męskiej rozmowie, którą odbyły dwie kobiety, Ela powiedziała, no dobra, ale najwyżej miesiąc, bo nie da się łączyć wszystkiego i nie da się rzeczywiście wszystkiego robić naraz. A ponieważ wprowadzamy też nową strukturę, o której niebawem Państwa poinformujemy, chcemy, żeby KPRM był nowoczesny, żeby przystawał do nowych czasów, żeby był odpowiedzią na nowe wyzwania. I ta struktura, którą tutaj zastaliśmy, musi być zmieniona. W tej chwili ta zmiana jest przygotowana. I duży nacisk kładziemy w tej zmianie właśnie na informacje, na stworzenie takich komórek, które będą zajmowały się właśnie informowaniem, planowaniem, strategią. I to wszystko wymaga takiego zebrania w całość koordynacji. I to spadnie znowu na Elżbietę Witek. Jak Państwo widzicie, nie jest osobą zbyt wielką, ale ma ogromnego ducha i wielkie serce. I na pewno da radę, bo my wszyscy dajemy radę. Ale żeby to wszystko grało tak, jak trzeba i żeby umowa została wypełniona, a ja słowa dotrzymuję, więc muszę tego słowa dotrzymać. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy Państwu powiedzieć, że do biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, do drużyny medialnej dołączy nowa osoba. Ale chyba Ela chce to powiedzieć, tak? Proszę bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, bardzo mi miło, że mam tę okazję spotkać się z Państwem na żywo. Otóż rzeczywiście, otrzymując od Pani Premier propozycję bycia ministrem w jej rządzie i szefem gabinetu politycznego, zgodziłam się, ale zaproponowała mi również, żeby przynajmniej na ten pierwszy czas pełnić tę funkcję rzecznika. Proszę Państwa, ja jestem osobą już dosyć doświadczoną życiowo i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie da się pogodzić jednego i drugiego. To zbyt duże obciążenie. Zawsze, kiedyś jedno z tych zadań musiałabym zaniedbać. I takie miałam poczucie w ostatnim czasie, proszę Państwa, że coraz rzadziej miałam czas na to, żeby odbierać telefony, żeby odczytywać maile i żeby być z Państwem w kontakcie. Myślę tutaj o dziennikarzach, a muszę powiedzieć, że współpracowało mi się z dziennikarzami naprawdę bardzo dobrze.
dobrze. Przyjęli mnie dobrze i mam nadzieję, że takie dobre myślenie jest po obu stronach. Oczywiście ja się z mediami, proszę Państwa, nie rozstaję, ale muszę mieć trochę więcej czasu, żeby wspierać Panią Premier w tym, do czego zostałam powołana w sposób podstawowy, czyli być prawdziwym szefem gabinetu politycznego Pani Premier. W związku z tym zgodziłam się. Pani Premier, słowa dotrzymuję. Szukałyśmy kandydata, który to stanowisko, tę funkcję mógłby przejąć. No Państwo już go widzą tutaj, no ale pozwolę sobie oddać jednak mikrofon Pani Premier i jej pozostawić tę przyjemność ogłoszenia, kto dołącza do tej drużyny i jaka będzie jego rola. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, do drużyny, przede wszystkim tej medialnej, ale naszej drużyny rządowej, dołącza znany pewnie już wielu z Państwa również Rafał Bochenek, wychowanek Elżbiety Witek. Szanowni Państwo, wbrew obiegowej opinii, ja jednak uważam, że to w piątki właśnie są te dobre początki, stąd też koniec dnia, tuż przed weekendem jesteśmy. Wierzę w to, że to właśnie dobrze wróży na naszą przyszłą współpracę. Szanowna Pani Premier, Szanowna Pani Minister, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to olbrzymie zaufanie, bo to dla mnie olbrzymi honor i zaszczyt móc pełnić funkcję rzecznika prasowego rządu polskiego u boku tak fantastycznej biało-czerwonej drużyny. Szanowni Państwo, wiecie doskonale, że poprzeczka profesjonalizmu, jak i również sprawności komunikacyjnej, a także rzetelności przez moją poprzedniczkę już teraz, panią minister Elżbietę Witek, została postawiona bardzo wysoko. Mam nadzieję, że choćby w niewielkim stopniu uda mi się sprostać nowemu wyzwaniu. Ja oczywiście, pani minister, bardzo liczę na wsparcie i wierzę, że będziemy cały czas oczywiście współpracować. Zresztą już się zapowiedziałem, że będę częstym gościem w gabinecie pani minister. No to cóż, do boju w takim razie. Zaczynamy intensywnie od poniedziałku. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwego nowego roku i wielu wspaniałych, małych chwil. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy, proszę Państwa, zatem do rozmów, do tweetowania, do świętowania. Możemy zaśpiewać kolędy, możemy sobie złożyć życzenia, możemy zrobić, co chcemy.